Wielkie odliczanie trwa, zaś atmosfera przed Grand Prix Polski w Gorzowie staje się coraz gorętsza. Zawody nad Wartą zadecydują o tym, kto zostanie liderem pierwszej części sezonu walki o indywidualne Mistrzostwo Świata. Wśród chętnych jest najlepszy aktualnie duński żużlowiec, w którym ponownie obudził się duch bezpardonowej rywalizacji. W końcu stawka jest najwyższa z możliwych. Czy obecnie reprezentujący barwy Lotosu Gdańsk Niki Pedersen chętnie powraca na gorzowski obiekt? Zawsze miło jest przyjeżdżać do Polski na turnieje Grand Prix, bo macie tutaj świetnych kibiców i fantastyczne stadiony. Nie zapominam oczywiście o tym, że mam do wykonania robotę. Zaliczyłem potknięcie w Kopenhadze i muszę to nadrobić, ale pozytyw jest taki, że czuję, że od czeskiej rundy w Pradze, kiedy traciłem 10 punktów, wracam na dobre tory. Zakończyłem na podium i to oczywiście również teraz będzie moim celem. W tym cyklu każdy wyścig ma ogromne znaczenie i nie wolno sobie odpuszczać. Muszę dać z siebie wszystko, by utrzymać dobrą formę. Dla mnie ważne jest, żeby dobrym wynikiem zakończyć pierwszą część sezonu. Wtedy w świetnym humorze można jechać na wakacje. Ja zwykle dopiero po takim odpoczynku zaczynam myśleć o drugiej części sezonu. Do zobaczenia w Gorzowie za 2 dni.